Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Już się nie mogłam doczekać tego odcinka, ponieważ będziemy robić dzisiaj tarty. Ale dlaczego tarty, a nie jakieś inne ciasto? No wiecie, każdy musi dbać o linię, a tarta to jest najwyżej na tą wysokość ciasto. Więc na jednym kawałku wcale nie ma dużo kalorii. Mało tego, robi się bardzo szybko. Może być to mała tartaletka, może być duża. Niezależnie, którą będziecie robić, to najważniejsze jest ciasto kruche. Do ciasta kruchego potrzebujemy praktycznie trzy składniki. Oto, cztery. Mąka jest. Zimne masło. Potrzebujemy masło z lodówki. Mamy masło. Następnie cukier. Ja dzisiaj wezmę podstawowe produkty i coś, co jest płynne. Może być to zimna woda. I przyznam Wam się szczerze, że najczęściej wykorzystuję zimną, lodowatą wodę do połączenia tych trzech składników. Ale mogą być jajka, wręcz samo żółtko, albo łyżka jogurtu, śmietany. Chodzi o to, aby to się wszystko razem połączyło. Zobaczcie, to jest zwykła mąka pszenna, zwykłe masło dobrej jakości, powyżej 80% tłuszczu i to jest biały cukier. Czy to oznacza, że tylko z tych składników można zrobić tartę? Nie. Zamiast mąki pszennej możemy wziąć mąkę orkiszową. Będzie zdrowsza, będzie inaczej smakować. Za każdym razem ta tarta będzie Was zaskakiwać. Czy cukier biały? Nie. Może być cukier trzcinowy, może być cukier kokosowy. Co macie w swojej spiżarni? Wiadomo, że te dwa będą troszeczkę zdrowsze niż zwykły biały. Czy to oznacza, że spód do tarty, czyli to ciasto kruche, ma być nudne? Ależ oczywiście, że nie. Możemy dosypać wiórki kokosowe. Możemy orzechów trochę zmiksować albo nawet na grubsze kawałki i też dodać. Dzisiaj zaczynamy od podstawowej wersji. 3, 2, 1. I to nie jest start. To są proporcje. 3, 2, 1. Oznacza to, że jeśli bierzemy 300 gramów mąki, to ile masła? 200 gramów mąki, a ile cukru? 100. Zgadza się. Pamiętajcie, 3, 2, 1 i mamy ciasto kruche. Oczywiście z niewielką ilością czegoś mokrego. U mnie to będzie zimna woda. Gotowi? No to jedziemy. Ja mam przygotowaną miskę, mam przygotowaną wagę i sypię 300 gramów mąki. Jedna zwykła duża łyżka to jest około 30 gramów, możecie sobie odmierzać. Teraz chciałabym przesiać tą mąkę. Chciałabym, aby była puszysta i bez grudek. Szczerze mówiąc, czy zawsze to robię? Nie, przyznam Wam się. Ale pokazuję Wam, że można, jeśli macie ochotę, przesiać, ponieważ oprócz tego, że nie będzie grudek, nie będzie też zanieczyszczeń. Wiecie, nieraz w mące coś takiego się znajduje. No i sypiemy. Następny składnik to masło. Pamiętacie? Masło było z lodówki. 300 gramów mąki oznacza to, że potrzebuje 200 gramów masła. I słuchajcie, ciasto kruche możecie robić ręcznie, ale zasada jest jedna. Szybko, aby nasze ciepłe dłonie, szczególnie te paluszki, nie ogrzewały tego ciasta. Jeśli ono ma być takie maślane i kruche, to po prostu szybko, szybko zagniatamy. Ja Wam dzisiaj pokażę lepszy patent. Proste urządzenie, które za mnie to zmiksuje, ale potrzebuję masło. Jest 50, 100, 150. Słuchajcie, zastanawiacie się, dlaczego już na kawałki sobie tutaj rzucam? No dlatego, 6 gramów, ale mam oko co, 6 gramów brakuje, więc dorzucam mikser, czy jak ręcznie będę to zagniatać razem, to jeśli masło jest w mniejszych kawałkach, o wiele łatwiej mi z tym pójdzie. Masło gotowe. Następny składnik jaki? Cukier. 3, 2, 1, 300, 200, 100. I pierwszą podstawową tartę zrobię po prostu z białym cukrem. Może być też cukier puder, chociaż ja uwielbiam, jak jest ciasto kruche, jakby tą strukturę cukru, ponieważ ona do końca się tak nie rozpuści i gdzieś tam bardziej nam będzie chrupało. I jest 100. Dawniej, jak nie było urządzeń w kuchni, nasze mamy na stolnicę wysypywały mąkę, następnie pokrojone z ciasto wrzucały,
zagniatały z cukrem, a na koniec łączyły to z czymś mokrym. Ale ja dzisiaj zwykły malakser, który służy mi naprawdę do wielu, wielu różnych rzeczy, wykorzystam do tego przepisu. Najpierw mąka. Ręce będą czyste, blat będzie czysty. Następnie masło. Masło mniejsze kawałki pokrojone. Dosypuję cukier. No i teraz zamykamy. OK. 3, 2, 1, start. Słuchajcie, kilka sekund i mam połączoną mąkę z masłem. Widzicie? Takie trochę grudkowate. To jest to masło, które było zimno, jakby było miękkie w temperaturze pokojowej, no niestety by się to rozpłynęło. Chodzi o taką strukturę owsianki, bułki tartej i jeśli to Wam się udało, to teraz trzeba dodać coś płynnego. Słuchajcie, zacznę od łyżki. Łyżki zimnej wody. Mąka, w zależności od tego, jaka jest temperatura tutaj, u mnie w pracowni, ma inną wilgotność. I nieraz potrzebuję trochę więcej wody, a nieraz trochę mniej. I tu będę wlewać. Słuchajcie, o coś takiego mi chodziło. Woda połączyła wszystkie składniki razem ze sobą, nie idealnie, bo gdybym tu stała i do rana to miksowała, żeby było idealnie, to oczywiście moja zasada krótkiej pracy z ciastem kruchem, no, by się nie sprawdziła. Co teraz? Teraz oczywiście jest czysty blat w kuchni potrzebny. Wszystko wyciągamy. Zobaczcie, jak pięknie się połączyło. Pięknie masłem pachnie. Szybko, krótko zagniatam. Zbieram wszystkie okruchy i uwierzcie mi, że jak zabieram się za ciasto kruche, zawsze robię o wiele więcej, niż potrzebuję do danego dnia, ponieważ takie ciasto kruche może być zamrożone tydzień, dwa, trzy, a nawet miesiąc. Najlepiej rozpłaszczyć dłonią. Co teraz potrzebujemy? Zawinąć to w folię. Macie taką zwykłą, streczową folię? To jest najprostszy sposób. Jeszcze dociskam. Jak robię większe porcje, to słuchajcie, dzielę je na mniejsze kawałki i tak schładzam. Ta ilość składników, czyli 300, 200, 100, powinna mi wystarczyć, na pewno mi wystarczy na największą formę na tartę, jaką posiadam, a nawet jeszcze trochę zostanie i będę mogła zrobić małe tartaletki. Słuchajcie, teraz to znowu musi się schłodzić. Zobaczcie, temperatura tutaj jest taka, że ciasto jest miękkie. Naciskam, będzie się źle wałkowało, więc ja to zanoszę do lodówki i przygotowuję miejsce do wałkowania. Pół godziny? Czas na kawę? To pijemy kawę. Pamiętacie, ciasto kruche 3, 2, 1, 300 mąki, 200 masła, 100 cukru i coś płynnego. To będzie żółtko. Białko przyda nam się do innego przepisu, więc odkładamy. A żółtko jest w pogotowiu. Teraz musimy to zmiksować. Do tego nam posłuży taki prosty malakser. Miksuję. Teraz potrzeba czegoś płynnego. Ja dodaję żółtko i liczę na to, że to jedno żółtko mi wystarczy. Wilgotność mąki zawsze jest inna. Może się okazać, że będę musiała drugie dobić, ale co? Sprawdzamy? Sprawdzamy. Zobaczcie, jeśli biorę ciasto i się lepi w dłoniach, jak je ściskam, to znaczy, że wystarczy jedno żółtko. Następny krok. Wszystko musi znaleźć się na blacie. I zagniatam wszystko w jedną kulę. Zobaczcie, ciasto zyskało na kolorze, jest bardziej żółte. Oczywiście to zasługa żółtka. W przypadku wody jest troszkę jaśniejsze. Zbieram wszystkie okruchy.
Starajcie się to zrobić bardzo szybko, aby ciasto za bardzo się nie rozgrzało. Jeśli już widzicie, że ciasto połączyło się w jedną kulę, nadajcie kształt. Więc jest kula, następnie rozpłaszczcie. Po wyjęciu z lodówki będzie łatwiej nam rozwałkować. Zamykamy to w folię streczową. Ciasto kruche z użyciem żółtka gotowe. Teraz do lodówki na jakieś 30 minut. Mąka i masło odmierzone. Teraz czas na coś słodkiego. Pamiętacie, w poprzedniej tarcie wykorzystałam zwykły biały cukier. Dzisiaj wykorzystam cukier trzcinowy. Używacie w kuchni? Mam nadzieję, że tak. 100 gramów. Leci. Jeśli nie macie wagi, to jedna łyżka to jest około 30 gramów. Cukier ląduje w malakserze. Zobaczcie, udało mi się zrobić taką większą bułkę tartą. O to chodzi. Sprawdzam palcami, czy się zagniata. No nie zagniata się. Dlaczego? Brakuje czegoś płynnego. Tym razem nie użyję zimnej wody, ani żółtka. Wezmę jogurt albo kwaśną śmietanę. Na pewno coś takiego w lodówce macie. Jak jest z ilością? Najpierw dorzucam jedną łyżkę. Może nawet łatwiej będzie na otwartym to zrobić. I zaraz sprawdzimy, czy jedna łyżka nam wystarczy. Moim zdaniem tak. Zobaczcie, znowu ciasto się połączyło. Mogę to teraz wszystko wyłożyć na blat i złączyć w jedną wielką kulę. Jeśli jakiś dziwnym trafem po prostu okaże się, że ciasto jest za mokre i bardzo Wam się lepi do blatu i do rąk, po prostu musicie podsypać mąką. Troszeczkę ta proporcja Wam się zaburzy, ciasta kruchego, ale taka ilość na pewno nie wpłynie na to, że ona nie będzie idealna. Z jednej, z drugiej strony trochę do środka wgniatam. O, już się nie lepi do dłoni. To jest ta ilość mąki. Formuję kulę, następnie rozgniatam. Folia streczowa. Zawijamy i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Ciąg dalszy kruchego ciasta. Ciasta takiego kruchego, które będziemy używać do naszych tart, ale robione ręcznie. Czyli nie mamy miksera, nie mamy malaksera, po prostu nasze dłonie do tego nam posłużą. Tak robiły nasze babcie, prawda? Co potrzebujemy? 3, 2, 1. Mąka, masło, cukier. Mam już tutaj odważoną mąkę. Chodzi o to, aby jakiekolwiek zanieczyszczenia nam zostały. Dodam do tego od razu cukier. Tym razem wykorzystuję cukier kokosowy. On ma troszkę grudek, więc sobie to go też przesieję. Przesiałam. Widzicie, takie wielkie grudy nie są mi w ogóle potrzebne. Odkładam i robię miejsce na masło. Zobaczcie, cukier kokosowy ma piękny, taki bursztynowy kolor. Znowu ta tarta będzie smakowała trochę inaczej. Wcześniej odważyłam 200 g masła. I teraz, pamiętacie, dłonie i te opuszki tutaj są bardzo ciepłe i za szybko by rozpuściły nasze masło. Więc biorę duży nóż i wgniatam moje masło i coraz więcej mąki dosypuję, aż w końcu połączy się to tak przynajmniej na 3/4. Nóż jest zimny, więc nie ogrzewa zbytnio naszego masła. Możemy także użyć dłoni i troszeczkę to porozcierać. Ale szybko, krótko, intensywnie. Dodajemy coś mokrego. Ja dzisiaj dodaję żółtko. I znowu zagniatam.
na początku nożem, żeby mi było łatwiej. Sprawdzam, czy ciasto się klei. No, moim zdaniem za mało. Co to oznacza, że musimy dodać drugie żółtko? Dodałam drugie żółtko. I teraz zagniatamy. Ciasto połączone. Pamiętacie, kula. Następnie rozpłaszczyć i zawijamy w folię streczową. I to wszystko ląduje w lodówce. Na ile? Na 30 minut. Moje ciasto kruche gotowe w 4 różnych wariantach. Mam nadzieję, że od dzisiaj właśnie to ciasto kruche już nie będzie miało żadnych przed Wami tajemnic. Przypominam, mąka, masło, cukier. 3, 2, 1. 300 mąki, 200 masła, 100 gramów cukru. Czy to będzie mąka pszenna czy orkiszowa? Nie ma znaczenia. Czy będzie to cukier jasny czy ciemny? Nie ma znaczenia. Masło jak najlepszej jakości. Powyżej 80% tłuszczu. Wszystko razem łączymy z czymś mokrym. Pamiętacie? Tu była woda, tu było żółteczko, tu była śmietana. A tutaj użyłam żółtka oraz cukru kokosowego, który oczywiście zmienił barwę mojego ciasta. Wszystko trafiło do lodówki na 30 minut. Teraz czas wałkować. Mało tego, teraz jest najlepsza zabawa. Każdy spód mojej tarty będę nadziewać innym nadzieniem, ale to już w następnym odcinku. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka, bo będzie tarta czekoladowa, cytrynowa, budyniowa. Po prostu istne szaleństwo. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie swoje opinie, pytajcie i jestem do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia!